Siemano, Damian Malara, BJJ Fanatics TV, ze mną Radek Paszuski. Witam wszystkich serdecznie. Radek, przed chwilą dowiedzieliśmy się, że zmieniasz formułę walki. Jednak nie K1, tylko MMA. Co, jak się w tym odnajdujesz? No tak, dowiedziałem się niedawno tak naprawdę o zmianie, o kontuzji swojego przeciwnika Danieliewa. Mieliśmy walczyć w K1, ale na małych rękawiczkach. W końcu ta walka będzie w formule MMA, ale nie narzekam jakby, bo tak naprawdę uważam, że moim celem numer jeden i takim największym celem są walki w MMA i zwycięstwa właśnie w tej formule, także myślę, że wszystko idzie tym torem, którym powinno. No jeśli chodzi o MMA, doświadczenie już masz, bo 3-0, twój rekord, czyli coś potrafisz w tej formule. No tak, zdarzyło mi się walczyć 3 razy, 2 razy znokautowałem przeciwnika, raz wygrałem na punkty. No tak naprawdę, wiadomo, tak naprawdę w ostatnich moich walkach MMA tam więcej było kickboxingu, bo udało się skończyć 2 walki w pierwszej rundzie. Jedna była na punkty, ale oczywiście bazuję na tym, co wypracowałem przez wiele lat walk w kickboxingu. 150 pojedynków ponad stoczyłem, także na tym będę bazował i myślę, że mam wszystkie narzędzia do tego, żeby nokautować swoich przeciwników, tym bardziej w tych małych rękawiczkach, bo widać, że jedno trafienie może skutkować nokautem. No właśnie, tak jak wspomniałeś ostatnio, nokauty. Widziałem właśnie, że lubisz nokautować. I czy na ten pojedynek też planujesz jakiś spektakularny nokaut, czy raczej będziesz chciał podejść na spokojnie do tego? Szczerze mówiąc, ja w każdym pojedynku swoim jakby nie dążę do wygranej na punkty, tylko za cel sobie stawiam wygraną przez nokaut. Oczywiście wygrana na punkty również jest zadowalająca, natomiast ja jakby będąc w klatce cały czas od początku do końca myślę o tym, żeby znokautować swojego przeciwnika, a tym bardziej w formule MMA, gdzie tak naprawdę jeżeli mi się uda utrzymać walkę we swojej płaszczyźnie, to myślę, że jestem na tyle dużym zagrożeniem, że ciężko będzie przeciwnikowi mojemu ustać przez pełen dystans. Właśnie nie dość, że zmiana formuły, to też zmiana przeciwnika, o której wspomniałeś. Co sądzisz o obecnym twoim oponencie? Bardzo mocny zawodnik, bardzo duże wyzwanie, uważam, że jest to dla mnie na ten moment tak naprawdę, bo wracam po kontuzjach, nie ukrywam, że przez 2,5 roku miałem wiele operacji, 4 operacje. No i co, tak naprawdę zawodnik, który miał 2 czy 3 walki, 3 zwycięskie w Bellatorze, także bardzo doświadczony, z bazą grapplerską i z bazą zapaśniczą, także na pewno już wiem, jaki będzie miał plan na walkę mój przeciwnik. No i tak naprawdę komu uda się spełnić swoje cele, tak? Ja oczywiście będę pracował przez cały ten okres nad tym, żeby miał naprawdę duży problem ze mną i na ziemi, jeżeli mnie przewróci, a przede wszystkim będę walczył o to, żeby nie sprowadził mnie na ziemię. Zbytnio nie mogliście porozmawiać między sobą, bo to połączenie online coś nie dawało rady dzisiaj. No tak, dzisiaj jakieś problemy się pojawiły, ale myślę, że to nieistotne tak naprawdę. Jesteśmy profesjonalistami i to, że dzisiaj on miał problem z łącznością, oczywiście wierzę, że na walkę przyjedzie na czas, będzie i stoczymy fajny pojedynek. Radek, chciałbym Cię jeszcze spytać, no bo ostatnimi czasy więcej działałeś w roli trenera niż zawodnika. W której roli Ci lepiej? W której się bardziej odnajdujesz? Tak naprawdę obydwie te role są dla mnie fajne, chociaż tak naprawdę mogę stwierdzić po tym ostatnim okresie, że chyba bardziej człowiek się stresuje będąc w narożniku niż w ringu. Więc no, obydwie formy, jakby jestem blisko tego sportu, będąc trenerem, będąc zawodnikiem, jest ta adrenalina. Jako trener oczywiście sprawdzasz swoje umiejętności trenerskie, jak przygotować zawodnika, tak jak na przykład ostatnio z Dominikiem Parolem pojechaliśmy na walkę, tam była walka na gołe pięści, w pierwszej rundzie znokautował swojego przeciwnika. Jest później tak naprawdę ta satysfakcja, że te przygotowania wyglądały tak, jak powinny i że no, wygraliśmy ten pojedynek. Tak, tak samo zawodnicy z Fame MMA, teraz tak naprawdę więcej Przemek, oczywiście Szyszka u nas pracuje w 99%, on przygotowuje zawodników, ja czasami gdzieś tam jak jest możliwość, to pomagam stójkowo. Chyba głównie Kubańczyk. Kubańczyk też u nas trenuje, ale teraz i Marcin Dubiel u nas trenuje. No tak naprawdę swoim ma wielu zawodników. Większość, mówię, to tak pod okiem cały czas Przemo, nad nimi trzeba pieczę, ale czasami ja staram się pomóc też stójkowo. No i gdzieś tam te wyniki naszego klubu są cały czas dodatnie, także wygrywają raczej ci zawodnicy, którzy u nas trenują, także to cieszy. Chociaż oczywiście adrenalina też jako zawodnik też i jakby to uczucie po walce, kiedy podnoszą twoją rękę, to jest coś, co ciężko opisać słowami. No właśnie chciałem o tym też wspomnieć, że u was w Uniku robi się taka trochę akademia Fame MMA, bo kilku tych zawodników macie.
Tak, tak, ale oczywiście cały czas myślę, że tak naprawdę proporcje są zachowane takie jak były, bo mamy wielu więcej sportowców, takich, którzy jeżdżą na gale zawodowe, czy walczą na mistrzostwach Polski, w kickboxingu, w boksie. No takich zawodników mamy, myślę, że około 30 w tej chwili, którzy jeżdżą na zawody amatorskie, a zawodników MMA powiedzmy 8, więc jeszcze dużo więcej jest tych sportowców. I tak naprawdę jeszcze dzieciaki dochodzą do tego grupy dziecięce, gdzie oni też już zaczynają startować, to są bardzo duże grupy. No także wiadomo, jesteśmy klubem sportowym, ale no też Fame MMA to tak naprawdę też już teraz poziom sportowy na tych galach jest coraz wyższy i ci zawodnicy, którzy kiedyś zaczynali, byli typowo początkujący, teraz na ostatniej gali już niektórzy zaskoczyli poziomem swoim. No właśnie chciałem się też ciebie spytać odnośnie tych gal free fightowych. Czy też to zauważasz, że te gale, no mówimy głównie o Fame MMA, tak? Że z gali na galę federacja się rozwija i ci zawodnicy także się rozwijają sportowo, stricte, że ta gala naprawdę już przypomina bardziej sportową niż tą freakową. No tak, tak, tak. Najbardziej takie największe zaskoczenie, myślę, że dla wszystkich była walka Marty Linkiewicz z Kamilą, dziewczyną Artura Szpilki, bo tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że taki progres można zrobić i gdzieś tam te pierwsze walki były bardzo chaotyczne, a teraz fajnie, trzeba przyznać, że odwracała przy siatce, wiedziała co robi po prostu, trzymała świetnie dystans, ta stójka też już coraz lepsza, także no, myślę, że wielu zawodników tam się rozwija, bo jakby już wiedzą, że ta federacja może dać im, oprócz tego, że te kontrakty myślę są na tyle zadowalające finansowo dla nich, że oni mogą traktować to nie tylko jako pasję, ale jako pracę i dlatego poświęcają się temu sportowi, co daje wyniki w postaci coraz wyższego poziomu sportowego. Oczywiście wiadomo, że jeszcze porównując to z takimi prawdziwymi galami sportowymi, to ten poziom cały czas jest niski, ale już niektóre walki naprawdę fajnie wyglądają, bo wiadomo, te zestawienia są ludzi raczej, którzy są na podobnym poziomie, co daje fajne walki i często emocjonujące walki, bo często jest tak, że na gali typowo sportowej jest dwóch zawodników o bardzo wysokim poziomie, ale nie zrobią emocjonującej walki, bo jest po prostu na przykład czajenie się i przez trzy rundy jeden i drugi boi się zaryzykować, tak? I mimo, że jest dwóch świetnych zawodników, to ta walka niekoniecznie musi się podobać kibicom. A czasem taka walka, która jest tak naprawdę dwóch zawodników, którzy mają niski poziom, ale obydwaj nie kalkulują, obydwaj idą do przodu, tak? I chcą wygrać walkę, to często dają taką, powiedzmy, wojnę. Może to jest czasem wygląda jak pod sklepem, ale są emocje, tak? I to myślę, że na tym bazuje też Fame MMA, bo tam te walki są często ludzi na trochę niższym poziomie, ale gdzieś tam podobny jest ten poziom i ci ludzie nie kalkulują, żeby wygrać, idą do przodu. No inne federacje też idą w tym kierunku, że mieszają te właśnie walki sportowe z tymi walkami freakowymi. No EFM Show, na którym też będziesz występował, też idzie na pewno w tym kierunku, żeby zrobić to show, które też jest w nazwie z pewnością, no bo tego oczekują widzowie i nie ma tutaj co ukrywać. Dokładnie, jest ewolucja w sporcie tak naprawdę już taki typowo sport, oczywiście też się broni, bo UFC mamy, tak, jest najlepszym przykładem, że tam jest tylko sport, nie ma żadnego show, się dzieje na konferencjach, tak, ale jeżeli chodzi o to, co jest w klatce, to już jest sport na najwyższym poziomie i to jest federacja, która broni się swoim poziomem sportowym, natomiast większość innych gal tak naprawdę myślę, że już starają się wymyślić coś innego, jakieś różne atrakcje dla kibiców, żeby to przyciągnęło fanów przed telewizory czy na hale. Super. Dziękuję za rozmowę, za czas i powodzenia w walce. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców.